Galeria Młodych Twórców Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Łazienkowskiej 7 w Warszawie zaprasza na wystawę. Nazywam się Agnieszka Głębicka. Jestem autorką wystawy Ludzie na mieście, którą teraz można oglądać w MDK Łazienkowska. Czyli zobaczymy ludzi na mieście. Ja jestem dosyć młodym malarzem, bo dopiero 2 lata maluję obrazy olejne, ale zawsze w ciągu tych 2 lat pasjonuje mnie człowiek, inspiruje mnie człowiek, ale taki człowiek w przestrzeni publicznej, czyli taki na ulicy. Czasem jest to człowiek w oknie, który jest taki pół prywatny, pół publiczny. Teraz, kiedy w zasadzie tych ludzi trochę na ulicy jest, kiedy są manifestacje, to ja też korzystam, inspiruję się tym, co się dzieje teraz w naszym kraju. Ale jak wyjeżdżam na wakacje, kiedy to jest bardzo dobry czas właśnie dla malarza wakacje, ponieważ wszystkie zmysły się wtedy wyostrzają i można zobaczyć więcej. Więc są też tematy takie plażowe, tematy parkowe, czyli człowiek też w czasie odpoczynku. I to jest temat tej wystawy. To będzie 14 obrazów powstałych w ciągu roku w czasie moich studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Każda praca ma tytuł i dosyć taki wypracowany tytuł. Dla mnie tytuł jest bardzo ważny, bo on tak opowiada historię. Przed chwilą widziałam w galerii małą dziewczynkę, może pierwsza, może druga klasa, ale która już umiała czytać. Bardzo szybko obejrzała wszystkie obrazy, ale najbardziej ją absorbowały tytuły. Przeszła wszystkie i wszystkie na głos tytuły sobie przeczytała, więc myślę, że ta wystawa jest też dla oglądających, ale też dla czytających. Moim pierwszym zawodem jest pisanie scenariuszy. W związku z tym, dlatego taką wagę przywiązuję do słowa i też myślę sobie czasami, dlaczego właśnie tak się ludźmi zajmuję w swojej twórczości. Chyba to wynika z tego, że bez człowieka nie da się opowiedzieć historii, chyba że się robi film przyrodniczy. I jak państwo spojrzą na moje obrazy, to każdy obraz jest zapisem jakiejś chwili albo niesie jakąś historię. Dlatego tak ważny jest w momencie tytuł, który tak to opowiada trochę. Maluję tylko i wyłącznie farbami olejnymi. Wspomniałam, że od 2 lat maluję, tak? Ja uważam, że 2 lata temu, kiedy namalowałam pierwszy olejny obraz, to wtedy mogłam powiedzieć, to jest początek mojej takiej samodzielnej twórczości. Bo wcześniej to była nauka rysunku, malowanie gwaszem na papierze, wyjeżdżanie na plenery, robienie takich szybkich szkicy. Więc to była nauka i to była taka nauka, taka niepoważna, właśnie malowanie gwaszem czy plakatówką. Natomiast olej dla mnie jest najbardziej poważnym rodzajem malarstwa. Wystawa trwa do 10 marca. Mam plany, teraz akurat pracuję w kamienicy artystycznej, tam współdzielę pracownię z malarzami. I tam jest taka przestrzeń, gdzie malarze się wystawiają. Moja wystawa jest planowana na październik, więc jeszcze trochę czasu jest. Ale zawsze można zobaczyć moje prace na moim blogu na stronie www.agnieszkamaluje.wordpress.com. Bardzo często uaktualniam pracę, stronę uaktualniam, więc wszystkie aktualne prace można tam zobaczyć. Zapraszam państwa do kontaktu, do obejrzenia moich obrazów na moim blogu i do obejrzenia ich na żywo w czasie wystawy. Pozostałe audycje i notatki do podcastu znajdują się pod adresem galeriamdk.podcasty.info. Podcast wspierany jest przez Fundację Otwórz się. Możesz pomóc w tworzeniu kolejnych audycji, przekazując dotacje na stronie otwórzsie.org.pl. Dziękujemy.